Cześć, to Gon. W dzisiejszym odcinku zagramy w Toy Freddy's Simulator. Dlaczego nie w jakieś tam inne gry, na przykład Pixels, Jumpscares albo Five Nights at Freddy's? Ponieważ teraz jestem chory i chcę odpocząć na jakiejś grze, która jest łatwa i jest od wydawcy One Night at Springtraps i Five Nights at Freddy's Family Diner, więc play. What? Phantom Toy Freddy, Golden Toy Freddy. Nie, Toy Golden Freddy. Zacznijmy od pierwszego. Czy wiesz, że wciąż nie wiadomo, kto rusza papierowego tego chłopczyka? No, wiedziałem, ale możliwe... ciekawie zrobione. Czym Bonnie Simulator? Tu? Tak, tu. O, frajer tu sobie stoi. Pasia, powiedz się szczerze. Co to jest? What? Tu? O, teraz... O, mogę sam na siebie świecić. Teraz. Ja mam może jeszcze raz tu. A! A, bo są dwie drogi, rozumiem. I win. Nie, tylko nie tak głośno, bo mnie głowa boli. No teraz zobaczymy, jak się gra Phantom Toy Freddy. To będzie trójka? Czy wiesz, że wciąż nie wiadomo, do kogo należy endoszkielet? A no, oczywiście, że wiem. Jumps. Click jumpscare when you see Toy Freddy in the hallway. A, okej. Okay. Czyli kiedy tam będzie stał, to mamy kliknąć jumpscare. Jeszcze Goldena zobaczymy, jeszcze przyjdziemy Toy Freddy przez wentylę. Czy wiesz, że Balloon Boy nie masz zębów od tego szkieletu? Appeal. Jak on będzie miał kamerę podniesioną, to... On już przegrał. Była taka głowa. Jeszcze Toy Freddy oryginalnym przyjdziemy przez wentylację. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chodź. To za ściągle to samo. Tu mamy Springtrapa, tu mamy chyba Fredbera, ale nie wiem. Okej, idziemy, tu jest frajer. I teraz tu można... O! O nie. Zaczekamy, aż się popatrzy. No, włączę tę kamerę. No to wygraliśmy. Ale krótki odcinek. Będzie bardzo długi odcinek, jak już wyzdrowieję, jak będę przechodził Final Fantasy 1 wszystkie tryby, łącznie z tren 20. Bo ja to umiem przejść. Dla mnie to jest łatwe. Więc okej, to by było na tyle na ten odcinek. Cześć!